I uwaga, jesteście gotowe? No to jestem już po. Właśnie w tym momencie koleżanka z sali poszła z doktorem na wyciąganie tych rurek z nosa, oczyszczanie tego nosa. Ja czekam. Ogólnie nawet nie boli, tylko jest po prostu takie uczucie, jakby się miało strasznie mocny katar. To jest po prostu irytujący fest. Czuję ten os, czuję, że jest taki drętwy i jest taki dyskomfort, ale spodziewałam się znacznie mocniejszego bólu zębów, między innymi też nie tylko nosa. I nie, zaskakuje mnie to, że bardziej to jest po prostu jak taki upierdliwy, przeokropny katar niż jakiś straszny ból. Ale też jestem na lekach przeciwbólowych, więc może na razie tego nie czuję. Narkozę zniosłam nawet spoko. Kiedy się wybudziłam z tej narkozy, to miałam zawroty głowy, mdłości i pewny pęcherz, chociaż byłam w siku tuż przed operacją. Ale na szczęście skończyło się bez żadnych tam wymiotów czy coś takiego. W ogóle jeżeli oglądacie coś, to nie oglądajcie w tym momencie, jak to was mówię, bo będzie tutaj pewnie dużo obrzydliwości. Zakończyłam tak nagle, bo pan doktor przyszedł po mnie do zmiany opatrunku i do czyszczenia nosa. Zaskoczył mnie. No, powiedział, że jest zadowolony i że u mnie był taki problem, znaczy problem, nie problem. Tam, gdzie się łączy kość z chrząstką nosa, było te tkanki nieprawidłowo zrośnięte i przez to prawdopodobnie ja miałam takie lekkie skrzywienie nosa i był potrzebny przeszczep chrząstki, żeby się to właśnie równo goiło i żeby ponownie mi się to skrzywienie nie wróciło. Jestem już w drodze do domu. Przyjechaliśmy tylko do Lidla. Adrian idzie po jakieś rzeczy kupić do picia. Wodę dla mnie, jakieś chusteczki, tego typu rzeczy. No i jedziemy do domu. Na razie nie jestem nawet spuchnięta, więc nawet nieźle. Ale czuję po prostu takie spuchnięcie nosa straszne. I w ogóle jeszcze jedno chyba wam nie powiedziałam, ale pan doktor powiedział, że udało mu się zrobić bardzo mały nosek. To jest chyba marzenie wielu dziewczyn, żeby właśnie nosek był malutki, ale to się nie zawsze da zrobić, bo tutaj wiele czynników ma wpływ. Wielkość tych wszystkich chrząstek, kości, grubość skóry. A tu u mnie pan powiedział, że chrząstka była bardzo delikatna, niezbyt gruba skóra i że udało się zrobić mały nosek. I taki, że mi zrobił, bo taki, że będzie mi pasował do kształtu twarzy. I bardzo się cieszę, bo ja też uważam, że mniejszy nosek bardziej mi będzie pasował niż ten, co miałam. Z tego względu, że ja mam taką trochę baby face, puzatą, taką pyzatą, wielkie oczki i właśnie ten mój nos był moim kompleksem, bo taki wprowadzał dysonans, był taki ostry i duży w przeciwieństwie do tego, jak wyglądała reszta twarzy. Więc mam nadzieję, że teraz będzie to właśnie takie bardziej proporcjonalne. Okej, ja już jestem w domu. Czyściłam sobie po raz pierwszy nos. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Uwaga, będzie krew. Pokażę wam też chusteczkę, jak wygląda podczas tego, co kapie z tego nosa. Więc tak jak wspominam, osoby, które coś jedzą czy cokolwiek odstawiają. Trochę będzie widać też krwi na nosie, także ostrożnie, uwaga. Tak szwy wyglądają. No i trochę mi z tego nosa właśnie kapie takiej wydzieliny z krwią, natomiast no tak to wygląda, więc myślałam, że będzie znacząco gorzej. Całe szczęście nawet nie... Jestem trochę opuchnięta, to widać, że oczy mam takie opuchnięte, zmęczone, górną wargę, ale nie mam na razie przynajmniej siniaków, więc spoko. Walczę sobie z zupką, chociaż po prostu jedzenie jest trudne, ponieważ nie czuję smaku. Wzięłam sobie zupkę chińską, bo jest intensywna w smaku, żeby czuć cokolwiek. I dwa, nie mogę oddychać przez nos, więc to jest takie jedzenie i oddychanie, no ciężko to zrobić jednocześnie, jeżeli mogę tylko przez usta nabrać wdech, więc średnio mi to idzie, no ale jakoś tam do przodu. Kotki się bardzo cieszą, że wróciliśmy. Mimi dzisiaj biegała po całym mieszkaniu, jak wróciliśmy, tak z ekscytacji. Kolejny dzień. Nawet noc minęła dobrze, obawiałam się, że będzie gorzej, bo w szpitalu to przyznam, że nie spałam dobrze, bo za każdym razem, kiedy zamykałam oczy, to się szybko wybudzałam, ciężko mi się oddychało przez te usta, ale chyba mi się przyzwyczaiło, organizm się przyzwyczaił, bo dzisiejszą noc przespałam całą, za wyjątkiem poranka, gdzie Tosia chciała wyjść na dwór, wejść z powrotem,
Potem się kokosiła do mnie, bo się chciała poprzytulać. Potem znowu chciała wyjść. To już było takie, wiecie, że kot mnie budził. Ale pomimo tego całą noc fajnie przespałam. Kotki oczywiście, że cały czas gdzieś tam siedzą przy mnie. Wiedzą, że jestem chora i albo w nogach gdzieś śpią, albo obok mnie. Jak możecie zobaczyć, troszkę spuchłam. Zaczyna mi się tu pojawiać taki siniak. Ale ogólnie tragedii nie ma. Czyszczę sobie ten nos według zaleceń lekarza. Nawet na chwilę obecną już nie czuję, żeby coś mi się z tego nosa tak lało i ciekło jak wcześniej, żeby mi się zdarzało, że coś tam kapało. Raczej tylko przy czyszczeniu tego nosa, jak coś to tam wtedy coś wydłuchuje. Bo właśnie daje już radę sobie wydłuchiwać ten nos. Tak lekko oczywiście, ale przy okazji właśnie czyszczenia nosa jestem w stanie tak coś sobie z tego nosa wydłuchać delikatnie. Nie boli. Bardziej jest to tak, że ten nos jest taki bardzo tkliwy, jakbyście podczas intensywnego kataru miały przytarte skrzydełka nosa, więc takie coś bardziej czuję. Odrętwienie też i zobaczcie, usta ja mam w ogóle takie dziwne. Wydaje mi się, że to podczas intubacji musiało dojść do jakiegoś podrażnienia, bo tu mam takiego zadziorka i tutaj i to mi tak mocno dość spuchło, ale też jakoś tragicznie mnie to nie boli. No, muszę przyznać, że bałam się, że będzie znacznie gorzej. Myślałam, że ten ból będzie większy. Myślałam, że to, że mnie wczoraj nie bolało, to jest kwestia tego, że miałam leki przeciwbólowe podane jeszcze do żylnie w szpitalu przed wyjazdem. I mam wrażenie, że od kiedy te leki przeciwbólowe puściły, to po prostu jest mi trochę tak słabo. Tak wiecie, jak człowiek jest taki chory, to tak trochę nie ma na nic ochoty, to takie coś mi towarzyszy, ale taki jakiś ból, no myślałam, wiecie, że to będzie taki ból, jak was ktoś uderzy w nos, nie wiem, piłką na WF-ie, na przykład taki pulsujący. Nic z tych rzeczy, więc jestem w szoku. No i też spodziewałam się, że mocniej spuchnę, będę cała sina. To jeszcze może wyjść, więc to wam będę dokumentować. Ale na chwilę obecną jest znośnie. Nie jest cudownie, ale jest naprawdę znośnie. Słuchajcie, nie biorę leków przeciwbólowych. Co już nawet sam Adrian powiedział, że wow, że jak ty, Aga, nie bierzesz leków przeciwbólowych, to znaczy, że jest naprawdę spoko. Bo ja mam bardzo niską tolerancję na ból, więc jakby mnie coś bolało, to bym coś łykała. A tutaj, no, jest okej. I apetyt mi dopisuje. Zjadłam zupę pomidorową i nawet poprosiłam o dokładkę. Sorry za barłuk w łóżku, no ale sobie tutaj odpoczywam i zobaczcie. Kto tu jest? Jedna? A druga śpi sobie obok. Kolejny dzień. Zaczynam zmieniać kolory bardziej w odcienie żółtego. Też jestem trochę spuchnięta. I jest progres, jeżeli chodzi o nos. Teraz jest zatkany, ale rano było lepiej. Oddychałam przez jedną dziurkę, potem przez drugą. Teraz mi się na nowo zatkało. Ale idzie to ku dobremu. Dalej nic nie boli, więc to jest okej. Chociaż dzisiaj czuję się taka słaba, taka wymęczona. Myślę sobie, może powinnam więcej jeść, więcej kalorii sobie dostarczać. Ale po prostu dość ciężko się je, kiedy nie można oddychać przez nos i trzeba albo przełykać, albo powietrze łapać. Więc ja też nie czuję za bardzo smaku. Nie mam przez to apetytu, ale dzisiaj staram się właśnie myśleć o tym, że muszę trochę więcej jeść. Więc mam tutaj ze sobą serki. W takim stylu. Wiecie, wszystko co ma takie konsystencje dość miękkie i papkowate, bo zęby trochę bolały, ale to nie w takim sensie jakimś strasznym, że nie byłabym w stanie je jeść czy cokolwiek takiego, ale taki trochę dyskomfort jest, więc łatwiej połykać coś, co jest miękkie. I wody piję dużo. To się właśnie staram dzisiaj pilnować, bo może faktycznie powinnam więcej pić wody, bo wiadomo, że woda jest potrzebna zawsze do regeneracji organizmu. No. Więc idę się kurować dalej. Myślałam, że może wam pokażę, co używam do czyszczenia nosa, ale dzisiaj jestem naprawdę trochę taka słaba, więc myślę, że w tym weekendowym vlogu, ale za kilka dni wam pokażę, co używam, jak i co, bo po prostu zwyczajnie dzisiaj nie czuję się na siłach. Takie wiecie, osłabienie, tak jakbyście były jakieś, nie wiem, chore albo coś w tym sensie, ale no, cieszę się, że jest progres i że coraz bardziej czuję, że ten nos zaczyna być drożny. I wiecie co? Jak te dziurki w nosie miałam rankiem drożne, to miałam wrażenie, że lepiej mi się oddycha niż przed tą operacją. Więc wydaje mi się, że chyba ta operacja położy mi nie tylko estetycznie, ale być może też tak troszkę zdrowotnie. Zobaczymy, jak się wszystko wygoi. Ale jestem dobrej myśli. No i witam w kolejnym dniu.
Dzisiaj czuję się już lepiej. Może jeszcze nie jestem taka w pełni sił, dużo odpoczywam, ale z każdym dniem jest coraz lepiej. No, zobaczcie, nawet przebrałam się w dresy zamiast siedzieć w piżamie, więc jest naprawdę znacząco lepiej. Zmieniam kolory. Jestem taka żółciutka pod oczami. Przepraszam Was. No, więc tak to wygląda. Zaraz Wam pokażę, co używam do czyszczenia noska, jak to się prezentuje samego czyszczenia nosa. Nie będę Wam pokazać, bo to nie jest zbyt przyjemny widok. No, patyczki do uszu wkłada się do nosa i się czyści. Natomiast jeżeli chodzi o moją rutynę pielęgnacyjną, to słuchajcie, już moja broda zaczyna żyć własnym życiem. Bo tak naprawdę teraz nie używam niczego do pielęgnacji, nie mogę być twarzy, no bo mam ten opatrunek. I więc jedynie rano i wieczorem przy pomocy wody różanej przemywam sobie oczy z użyciem płatka kosmetycznego, no i te partie skóry, które mam odsłonięte za tego plastra. To sobie tak tylko płatkiem kosmetycznym przecieram. To absolutnie nie jest żadna, wiecie, prawidłowa pielęgnacja, nic z tych rzeczy, więc absolutnie ja bym czegoś takiego nie robiła, gdyby nie ta wyjątkowa sytuacja, w której jestem teraz. No czymś tą skórę myć muszę tyle, ile mogę. Ale nie nakładam żadnych kremów ani nic takiego, żeby nie doprowadzić do zapchania, bo nie jestem w stanie tej skóry umyć sobie tak dogłębnie, prawda? Więc polegam na własnym sebum, tym, co ta skóra produkuje, i troszeczkę sobie tylko przecieram przy pomocy wody różanej, no i przede wszystkim te oczy, że sobie tak trochę właśnie też odświeżyć przy pomocy tej wody różanej. Włosów nie myłam od soboty, także włosy będę miała coraz bardziej tłuste, no ale na razie nie zamierzam ich właśnie myć. Myślę, że może dopiero tuż przed usuwaniem tego właśnie gipsu, to wtedy się odważę na umycie głowy, bo chodzi o to, żebym ja teraz nie zalała gdzieś przypadkiem sobie wodą tego gipsu, żeby mi się to nie rozpuściło. Plus biorę teraz sobie takie, wiecie, szybkie prysznice w ciepłej, niegorącej wodzie, bo pod wpływem tego, wiecie, parowania ciepłej wody mi się ten nos przytyka, ciężko mi się oddycha. Więc gdybym miała spędzić pod tym prysznicem więcej czasu, żeby umyć sobie głowę, dodatkowo jeszcze wiadomo, absolutnie nie będę mogła przełożyć głowy do przodu, jak coś to do tyłu, no to po prostu długo bym spędziła czas pod tym prysznicem i to by dodatkowo pewnie mi sprawiało trudność, ja się też jeszcze trochę słaba czuję, więc na chwilę obecną nie mam takiego ciśnienia, że muszę te włosy myć. Więc myślę, że może dopiero w czwartek sobie te włosy umyję. Tragedii nie ma. Natomiast no, pierwszej świeżości nie będę w kolejnych dniach. A w piątek będzie ściąganie gipsu, więc to jeszcze w tym weekendowym vlogu zobaczycie. Dobra, więc to także to jest ważne, jeżeli chodzi o tą rutynę pielęgnacyjną, że biorę sobie bardzo szybciutkie prysznice i takie ciepłe, niegorące. Moje mycie jest żelem do szyi, natomiast twarz to po prostu są to płatek kosmetyczny nasączony wodą różaną i sobie właśnie te oczki przemywam i tak gdzieniegdzie, tak żeby nie dotknąć tego gipsu. No i czyszczę sobie nos, więc pokażę Wam teraz, czego używam do czyszczenia nosa. Tosia będzie naszą modelką, więc tak się prezentują te środki, które tutaj mam. I tak, Otrivid, czyli taka woda morska do czyszczenia nosa. W sumie jak to niby jest do nawilżania, ale przyznam, że jak ja sobie tym psiknę do nosa, to wtedy bardzo łatwo mi się smarka, więc to tak wykorzystuję. Woda utleniona nakładam na patyczek i z jej pomocą czyszczę sobie środek nosa. Potem po tej wodzie utlenionej czyszczę sobie oktaniseptem rano i wieczorem i nakładam alantan na słupek nosa, tutaj gdzie mam szwy. I to sobie ta woda utleniona, alantan i oktanisept używam rano i wieczorem, a w ciągu dnia właśnie ten Otrivid i jeszcze przeczyszczam sobie nos też patyczkiem i borasol, więc tak się to prezentuje. Jeżeli któreś z Was się zastanawiają, że jak to, że to nie są naturalne produkty, a ja to używam, ja jestem zdania, że zawsze w przypadku kuracji u lekarza, nieważne czy mówimy tak jak teraz, to była chirurgia, czy właśnie jakaś dermatologia, jeżeli lekarz zapisuje jakieś leki, czy lekarz poleca jakieś preparaty kosmetyczne, to uważam, że należy się tego bezwzględnie trzymać. Więc nie cuduję, nie szukam jakichś naturalnych zamienników, tylko trzymam się tego, co mi lekarz polecił, bo wiem, że to nie jest coś na stałe, to tylko przez jakiś czas rekonwalescencji tego używam, a potem sobie wrócę do swoich ulubionych kosmetyków.
Więc tak to się prezentuje, a teraz chciałabym Wam powiedzieć, jakie książki sobie czytam, przeczytałam, ponieważ znacznie lepiej mi się odpoczywa, kiedy leżę z tym nosem do góry, on jest wtedy bardziej drożny, lepiej mi się oddycha, więc nie siadam przy komputerze, jeszcze nic tam nie montuję, więc cieszę się, że mam dla Was filmy ponagrywane. Także na razie nie jestem w stanie tak za dużo robić na siedząco, więc leżę i czytam. Jest to dla mnie łatwiejsza taka właśnie aktywność na ten moment. I wróciłam sobie do książki. Autorem jest pan Rossmann, Dirk Rossmann, pan, który jest założycielem sieci Rossmann. I przyznam szczerze, że ja tą lekturę zaczęłam już w zeszłym roku. I zaczęłam ją przed tym, jak miałam korekcję wzroku. A po korekcji wzroku, wiadomo, ciężko byłoby mi cokolwiek czytać i tak dalej, więc no nie miałam czasu, jak i kiedy wrócić do tej książki. Ona też, przyznam, na samym początku mnie wcale nie porwała, ale teraz stwierdziłam, to jest genialny moment, żeby do tej książki sobie wrócić. I przyznam szczerze, że ta książka bardzo fajnie ewoluuje wraz z autorem. Widać, jak ten mężczyzna, bo to jest jego biografia, zmienia się, przekształca, dojrzewa, dorasta i jak właśnie finalnie po całej tej książce można wywnioskować, jak jego decyzje w młodym wieku przekładały się na to, kim on finalnie jest teraz. A mówić o panu Rossmannie tylko jako o założycielu sieci Rossmann, to tak naprawdę to jest duże uproszczenie, bo okazuje się, że ten mężczyzna znacznie więcej robi dla świata, udziela się społecznie, więc przyznam szczerze, te książki one są jeszcze w Rossmannach, czasami je widuję, więc jeżeli tylko lubicie czytać książki, to przyznam, że warto. Chociaż początek bywa taki właśnie trudny, mało ciekawy, mało porywający, to ta książka potem znacznie się rozwija. I po takiej lekturze przyznam, że jestem pod wielkim wrażeniem tym, co pan Rossmann sobą reprezentuje. Szacun wielki. Drugą książkę, jaką sobie kupiłam, to jest takie maleństwo, zobaczcie, jak to jest chudziusie. I to jest książka, którą polecił mi mój terapeuta, Kobieta bez winy i wstydu. No i przyznam, że ja myślałam, że to będzie grubsza książka, więc bardzo się zdziwiłam, kiedy ona do mnie przyszła, że to jest takie maleństwo, ale ja to pochłonęłam w jeden wieczór. Każde zdanie w tej książce to jest strzał w dziesiątkę. To jest otwarcie oczu, opadają klapki. Ja Wam nie umiem powiedzieć dokładnie, wytłumaczyć, bo tu są jednak przemyślenia kogoś mądrzejszego ode mnie. Ale uważam, że warto jest to przeczytać, żeby właśnie zrozumieć pewne mechanizmy, jakie rządzą tutaj w naszej kulturze w Polsce, nami kobietami. Czyli to, w jaki sposób my jako dziewczynki jesteśmy wychowywane i już od lat takich dziecięcych, jak my jesteśmy obrywane ze swojej kobiecości, później ze swojej seksualności, i jak to się przekłada potem na przykład na to, jak my wchodzimy w wiek dorosły i na przykład kiedy myślimy o założeniu własnej rodziny, jakie są relacje między matkami, córkami, skąd to się bierze. Bardzo dobrze to są tutaj też na podstawie różnych kultur przedstawione zależności między kobietami i mężczyznami. Dlaczego u nas jest tak, dlaczego na przykład w Azji jest inaczej. Więc bardzo w prosty sposób, obrazowy, przystępny pokazane to, żeby jako kobieta po prostu dać sobie na wstrzymanie i dać sobie trochę wytchnienia i nie być taką właśnie osobą, która tak bardzo się wszystkiego sztywno pilnuje i ma do siebie dużo pretensji, tylko po prostu zaakceptować to, kim się jest. I właśnie problemy jakby takie, że występują trzy dość charakterystyczne typy kobiet, czyli kobieta święta, kobieta syrena i kobieta ladacznica. I że na przykład te trzy typy kobiet, zaraz Wam powiem, o co chodzi, one biorą się z jednego problemu. Czyli jeżeli dziewczynka, jako nawet dziecko takie malutkie, dorasta w takim przekonaniu, że jej ciało jest czymś złym, potem zaczyna dorastać i odczuwa różnego rodzaju właśnie pragnienia, odczuwa, że jest to coś złego, ma do siebie poczucie winy, to potem ta kobieta właśnie ewoluuje. Albo w kobietę świętą, czyli taką, która zawsze będzie tego seksu sobie odmawiała, ale przez to też właśnie partnerom, bo będzie właśnie poczuwała, że to jest coś złego, więc w ogóle nie będzie inicjowała żadnych relacji damsko-męskich, bliższych czy dalszych i będzie to taka święta, taka cnotka, bardziej by się można było powiedzieć. Druga, to myślę, ta syrena, to taka walcząca feministka, feminazistka, bo to jest kobieta, która właśnie w jakiś sposób całkowicie odgradza się od swojej kobiecości, czyli wszystko, co masz od pasa w dół, niech będzie sklejone jak rybi ogon,
ty będziesz uwodziła facetów, bo wciąż wyglądasz pięknie, ale jednocześnie będziesz z nim walczyć, bo masz, tak jak syrenka warszawska, tarczę i miecz, a jednocześnie nie możesz dać mężczyźnie przyjemności, bo odgradzasz się od niej, czyli masz ten rybi ogon i nie masz atrybutów kobiecości. Też ciekawe. A trzecie właśnie, że ladacznica, czyli kobieta, która tak bardzo nienawidzi swojego ciała, że poddaje się tym wszystkim kontaktom seksualnym, ale nie dają jej one przyjemności, tylko poczucie winy i wstydu. Czyli ona nienawidzi swojego ciała i uważa, że to skoro i tak ona go nienawidzi, to nie jest to ważne, kto ją posiada, kto z nią co robi, bo to i tak do niej nie należy. A wszystko to właśnie bierze się tak naprawdę od jednego takiego trzonu, jednego takiego punktu, czyli tego właśnie, jak dziewczynki są wychowywane przez swoje matki w całej tej kulturze i otoczce, takiego poczucia lęku, wstydu i wyparcia dla tego, kim one naprawdę są, czyli że jesteśmy kobietami i że nasze potrzeby są takie same jak i mężczyzn. Więc no, bardzo ciekawa książka, ja się w ogóle nie spodziewałam, bo to nazwisko takie Eichelberger nigdy nic mi nie mówiło, nie mam pojęcia, czy to jest jakiś pan seksuolog, czy kto, no nie jest to żadna kobieta, którą mogłabym powiedzieć, o, jakaś szalejąca feministka, nie? Więc powiem wam, jest to tak genialnie napisana książka. Ja wam teraz, nie wiem, czy umiałam to dobrze przedstawić, to o czym między innymi ta książka jest, to jest taki jeden rozdział, który gdzieś tam mnie zaciekawił, ale jest tutaj rozdziałów kilka, chyba z sześć, czy jakoś tak, cieniutka do pochłonięcia w czasie jednego wieczoru, a uważam, że dużo tak uświadamiająca i przyznam szczerze, że mam teraz ochotę kupić kilka takich egzemplarzy i właśnie rozdać wśród swoich koleżanek, żeby mogły to poczytać, bo jest to po prostu taka dodająca otuchy lektura, że z nami kobietami naprawdę wszystko jest okej i nie musimy się na siłę dopasowywać do jakichś czyichś oczekiwań, że my musimy być inne niż jesteśmy. No naprawdę potrzebowałam czegoś takiego w swoim życiu. A trzecia książka, którą zaczęłam czytać, to jest książka, o której się od niedawna dużo mówi, przynajmniej na Instagramie, Aborcja jest, pani Katarzyny Wełżyk. Dopiero zaczęłam, jestem w ciągu pierwszego rozdziału, więc jeszcze nie mogę wam na jej temat zbyt wiele powiedzieć. Natomiast to już satysfakcjonująca mnie lektura, to znacznie grubsza. Ale powiem wam też, że jak jeszcze zanim przyszłam operację DOSa, to zaczęłam sobie słuchać podcastów coś na Spotify. I to pokazuje, jaki jest obraz aborcji w Polsce, że to jest po prostu coś, co jest. Tego nie można wymazać, nie można mówić o właśnie jakichś tam dziwnych przykładach, nie wiadomo skąd zabranych, bo to nie jest mowa o tym, że aborcji nie będzie, czy będzie, ale jakaś tam, tylko że to po prostu jest, jak te kobiety kombinują i to są takie realne przykłady. I tutaj też są właśnie, z tego co już widzę po pierwszym rozdziale, że takie przykłady kobiet, jak one to przechodziły, to poczucie takiej winy, wstydu w Polsce, że nie wiedziały, czy pójdą do więzienia za to, że wykonały na przykład aborcję za granicą. Takie życiowe problemy realne kobiet. No, zobaczymy. Na chwilę obecną pierwszy rozdział mnie całkiem wciągnął. Także to tyle, idę dalej odpoczywać. Aktualizacja kolejnego dnia. Czuję się lepiej, opuchlizna schodzi, zarzucenie wokół oczu powoli schodzi, nos jest coraz bardziej drożny, tak dobrze już mi się oddycha i w ogóle naprawdę czuję się całkiem nieźle. Na tyle nieźle, że zrobiłam dla Was wczoraj krótkiego live'a na Instagramie, więc jeżeli interesuje Was coś więcej na temat tej operacji, jak przeszłam, takie moje pierwsze wrażenia, znaczy i tak w sumie w tym weekendowym vlogu dużo widzicie, natomiast też pewnego rodzaju podsumowanie, może coś nowego, co mi tam wpadło, przyszło do głowy, macie na IGTV zapisane. Więc jeżeli Was to interesuje, no to zachęcam, żeby sprawdzić. Natomiast poza takim słabopoczuciem odnośnie nosa, no włosy jutro będę myła, bo już wołają o pomstę do nieba. Plusem, minusem jest to, że ja nie czuję zapachów, więc na przykład pokazuję Adrianowi jakieś swoje ubranie i mówię mu, proszę powąchaj, czy ja to jeszcze mogę założyć, czy już powinnam dać to do prania, bo po prostu nie jestem w stanie ocenić, czy się spociłam w piżamie, czy nie. Nie wiem, czy te moje włosy śmierdzą, czy nie. Na razie Adrian nic nie mówi, więc spoko. O, i kolejna rzecz. Zaczyna mnie wszystko swędzieć, więc mam wrażenie, że chyba ten nos zaczyna się goić. To nie jest jakiś bardzo mocny, uporczywy świąt, ale on jest wyczuwalny na tyle, że tak jak przed chwilą automatycznie zbliżyłam rękę do tego gipsu, a właśnie, że ten gips jest, no to sobie ja o tym zapominam. I właśnie jest taka reakcja, że aha, dotykam tego plastra, tego gipsu, no przecież się nie podrapię, a czuję, że mrowi i ten. Ktoś sobie zażyczył otwarcie szafy. Będzie wchodził do Narni.
gdzieś odwagi zabrakło. Ja tymczasem chciałabym umyć włosy, ale jak na złość akurat jest awaria prądu i mamy totalnie ciemno w łazience, więc chcę poczekać, aż ta awaria ustąpi, umyję sobie włosy, no i moje drogie, jutro jedziemy do doktora i ściągamy gips. No to jestem już gotowa na wyjazd do Wrocławia. Odpieprzyłam się jak szczur na otwarcie kanału, bo poczułam, że w końcu gdzieś jadę, w końcu mogę coś innego założyć niż piżamy i dresy. Wiem, że pan doktor na pewno przyjmuje wiele dziewczyn, które przyjeżdżają w dresach, jemu to różnicy nie robi, ale czuję taką potrzebę, że w końcu to jest ten dzień, kiedy będę miała ten ładny nos i poczułam, że chcę się ładnie ogarnąć. A teraz jedziemy i zaraz zobaczycie, jak ten nos wygląda. No to co, dziewczyny, jesteście ciekawe efektu? Więc tak się ten nos prezentuje, tak żeby Boże, wam... jak piękne! Adrian twierdzi, że różnicy nie widzi. Ja widzę znacząco, o ile jest mniejszy po prostu, jak patrzę na wprost, o tyle profil to jest taki, jak taki elfik, no jest to coś pięknego. Zrobił teraz facepalma. Dobra, moje drogie, jedziemy teraz do domu. Ja jeszcze jak będę w domu, umyję sobie twarz, bo w końcu ściągnięte mam te plastry i moja cera woła o pomstę do nieba. Patrzcie, jak to wszystko wygląda. Zaskórniki, zanieczyszczenia, masakra. Więc szczerze nie... Co? Jaka Nivea? Bluźnisz. Teraz wiecie, cwaniakuje, ale dzisiaj było, że mu się inimini kończy kremik. No, więc jedziemy do domu, ja sobie trochę się umyję, odświeżę i jeszcze się wam na spokojnie w domu pokażę. No zobaczcie, co tutaj się dzieje. Boziu, kotek wyszedł na dwór. Ile radości. Chrrr. No i tymczasem pokażę się wam, tak jak obiecywałam, jeszcze w dziennym świetle. Śmieję się, że w końcu mam oba profile ładne. Jestem zadowolona z obu swoich profili, bo wcześniej ustawiałam się zawsze do zdjęć tym profilem. Jak zobaczycie mój Instagram, to zdecydowanie większość zdjęć mam z tego profilu. Tego nie lubiłam, a teraz mam wrażenie, że jestem w stanie zaakceptować oba. Nosek jeszcze jest spuchnięty, on jeszcze będzie węższy, mniejszy. W kolejnych dniach będzie mi puchło zapewne tutaj, więc będę wyglądała jak ta postać z Awatara, że takie oczy będę miała szerokie jak Sith z epoki lodowcowej. Więc jeszcze proces gojenia za mną. Jeżeli chodzi o nos, to opuchlizna potrafi schodzić nawet do roku, więc to jest bardzo długi proces, zanim zobaczę efekt taki w 100% końcowy. Ale z tego, co się orientowałam, to zazwyczaj po 2 miesiącach już ten nos wtedy zaczyna przypominać taką swoją ostateczną formę, chociaż ta końcówka jest najgorsza i ona jeszcze trochę opada i zmniejsza się właśnie do roku. Jeżeli chodzi o wizytę u doktora Wysockiego, zdejmowanie szwów nie było bolesne, było nieprzyjemne, takie uczucie ciągnięcia za te szwy, wycinanie ich, to takie nieprzyjemne, ale znośne. Łezkę uroniłam, natomiast ja jestem z tych osób, co nawet jak depilują sobie brwi, wyrywają, to płaczą, więc spoko. Oddycha mi się bardzo dobrze, znacznie lepiej niż przed operacją nosa i mam wrażenie, że jestem chyba bardziej, lepiej czuję zapachy, ale to może być też kwestia taka, wiecie, że przez kilka ostatnich dni, no przez ostatni tydzień nie czułam nic i teraz zaczynam czuć, to może mam wrażenie, że to jest tak bardziej intensywnie. Będę wam dawała znać, co i jak z tym moim nosem w kolejnych tygodniowych vlogach, weekendowych vlogach, ale na pewno chcę przygotować jeszcze taki pełny film o tej operacji nosa, kiedy przynajmniej no, miną te 2 miesiące, żebym mogła wam coś więcej powiedzieć, taki troszkę, wiecie, przed i po i jak się to goiło z takiego dłuższego okresu czasu, więc jeżeli macie jakieś pytanka, coś was interesuje, zadawajcie koniecznie, bo ja sobie te najczęściej powtarzające się pytania potem wybiorę do tego filmu i jeszcze właśnie tak opowiem wszystko dokładnie. No, ale powiem wam, ja jestem tak zadowolona, się tak cieszę. Adrian nie dowierzał, że jest lepiej. Dopiero jak mu pokazałam zdjęcia przed i teraz patrzy na mnie, to mówi, że no, z przodu niewiele widać, ale z boku, że faktycznie, faktycznie. No, także cieszę się. I no, memiczek biega po tutaj, po ogrodzie. Radość wielka. Trzymajcie się ciepło. Pa.